No hej, witam was w kolejnym odcinku z serii Gramy przy piwku Terraria. I jak widać, troszeczkę się tutaj okopałem w międzyczasie. Już raczej nic się niepokojącego z tą kulą dziać nie powinno. Ale nigdy nic nie wiadomo, nie? Oczywiście tutaj sobie potki bawków odpowiednio sobie złożę i dzisiaj myślę, że ukończymy twierdzę, ale zanim to będzie miało miejsce, to jeszcze chcę parę rzeczy zrobić. Ukończenie twierdzy raczej nie zajmie mi na takim przyspieszeniu razy 16 zbyt długo. To też chcę, żeby odcinek miał tam odpowiednią długość. Nawet jeżeli będzie coś na przyspieszeniu, może z muzyką, może bez, nie wiem, wyjdzie w praniu, się okaże. Ale widziałem coś ciekawego, co mi podpowiedziało to dziadostwo. Okej, okay, jakiś merchant. Merchanta to kij z merchantem. Guide mi podpowiedział, że z Hallowu z 20 tego i jeszcze potrzebuję z mobków potrzebuję dużo lensów i trochę black lensów. Gdzieś to mogę przerobić, tylko nie wiem gdzie. Pewnie jakieś mitrilowe kowadło albo inne cholerstwo. Oto, gdzie to? Mithril Anvil. Dobra. No to wracamy do Mithril Anvil. Swoją drogą, to jest paskudne, można już wypieprzyć. Dobra, tu jest Mithril Anvil. Jest, Optic Staff. Summons twins to fight for you. No jeżeli dobrze rozumiem, to przyzywa The Twins. Prawdopodobnie nie. Mam Moon Charm, który mi nie będzie potrzebny. Którego bym gdzieś tu wcisnął. Prawdopodobnie tutaj oto sobie będę musiał przedłużyć gdzieś tutaj, żeby już to jakoś wyglądało. Ale no zobaczmy, tu coś jeszcze mogę sobie pochować? Mogę. No i spróbujmy przyzwać to Twins. Czy to będzie The Twins, czy to będzie jakieś inne dziadostwo? W ogóle to mi tutaj mam nadmiar pewnych rzeczy. Tu sobie na razie poupycham, powiedzmy, ten klentaminator. A tutaj bym sobie przedmioty do bossów może. Rename. Przyzywanie bossów. O. Dobra. Tu mam jeszcze 81 hallowed barów. Jak mogliście się przekonać, mam ich no ponad 2 staki. Na razie je trzymam, może mi się do czegoś przydadzą. A póki co, no nie wiem, no jeść nie wołają, tak? Z tej skrzynki, więc dobra. Tu gdzieś się jeszcze przejdę, wyjdę. Kurde, ta cała twierdza
No, wygląda całkiem kozacko. To takie małe twinsy są. Aha, mogę mieć tylko jednego. To niech będą te twinsy zamiast tej pszczoły. No powiedzmy, że to ma jakieś obrażenia. Powiem wam tak. Powiedzieć, że jestem zawiedziony, to nic nie powiedzieć. To jest jakieś straszne gawno. No ale... Ale okej. Dobra, tu sobie wykopię. W zasadzie to źle ja to robię. Powinienem zacząć właśnie od góry i jechać w dół. I zobaczyć, jak mi to tutaj wyjdzie. No bo trochę mi się to tutaj, powiedziałbym, że się konfliktuje jedno z drugim. Nie mam pojęcia, jak to pogodzić. Ale jakoś sobie radę dam, no nie? Akurat by było całkiem sympatyczne zejście do jakiegoś takiego dużego może korytarza, który by prowadził do jakiegoś ogromnego magazynu, tylko że... No zresztą zobaczymy, co mi tu wyjdzie. Na razie chcę to... Chcę to jakoś tak wykopać, jak to wyjdzie. Na tej wysokości by to wyszło. No, nie ma dramatu. Prawdopodobnie tak to pójdzie. Będę mógł sobie tutaj, prawda, wszystko ładnie, pięknie, ale przynajmniej będę miał jakieś sensowne wyjście, kurde, z tej dziury, a nie tak koślawo. Niestety ta mini jaskinia będzie musiała zakończyć swoją egzystencję. Dobra, teraz tak. To mogę wykopać. To zostaje. To muszę wykopać. To też. To. No dobra. Tak to wygląda. Tu sobie oczywiście zrobię zejście. No i pewnie tutaj też, no. Nie jestem pewien, jak to będzie działać, ale coś tu wymyślę. W każdym razie to już nie ma racji bytu. A skoro już tak odważnie sobie to zacząłem, no to powiem wam, że w tym momencie lecimy z ukończeniem twierdzy. No i jak twierdza będzie ukończona, to zobaczymy, co dalej. A tymczasem... guzik, jakie tymczasem, jakie łapkujcie, jakie komentujcie. Lecimy z przyspieszeniem i tyle. No, jak widać, proszę ja was, zaczęliśmy całkiem intensywną rozbudowę zamku, znaczy twierdzy, no ale... Skoro ja z wami rozmawiam, a nie tylko leci muzyka, to prawdopodobnie mam wam coś do przekazania i w sumie no, coś w tym może jest. Generalnie chodzi o to, że
Plan był taki, żeby ten odcinek skończyć dość szybko, przy czym okazało się to całkowicie niemożliwe. Dlaczego? To, co widzicie w tym momencie, to jest przyspieszenie 16-krotne. Co to oznacza? To oznacza, że jedna minuta filmu to jest ponad kwadrans, czyli 4 minuty to godzina. Jak widzicie, do końca filmu, przynajmniej tego, który mam zamontowany, nie wiem ile go upublicznię, prawda? No ale zostało zdrowo ponad 19 minut, możliwe, że wy oglądacie nieco mniej. Co to oznacza? No to oznacza nie mniej, nie więcej jak to, że poświęciłem na nagranie tego kawałka sporo ładnych godzin. I jestem w lesie, szczerze powiedziawszy. No nie mogę powiedzieć, że całkiem, no bo jestem dużo dalej niż w tym momencie teraz widzicie. Ale gdybym chciał to ukończyć, musiałbym poświęcić kolejne kilkanaście godzin. Co okazało się nawet na 16-krotnym przyspieszeniu zdecydowanie zbyt dużo. A to z kolei rodzi kolejny problem związany z czasem, w którym to nagrywam. Otóż nagrywam to mniej więcej w trakcie przeprowadzki, no może już troszeczkę po przeprowadzeniu się. I nie bardzo mam możliwość ani czas nagrywać. Byłoby to całkiem przytomne przy tworzeniu timelapsa, prawda, bo głównie nagrywam, a potem tylko nagrywam komentarz głosowy. Ale jest to też problematyczne pod tym względem, że chcę też nagrać inną serię. No i poza tym zajmuje się bardzo, bardzo dużo czasu, schodzi mi na rzeczy około remontowe. Więc siłą rzeczy, no, wykosztowanie pół godziny dziennie, żeby nagrać, to jest dużo. A chciałem zauważyć, że tak jak mówiłem, kilkanaście godzin poszło na ten odcinek i jestem w lesie. Więc stwierdziłem, że niestety, ale będę musiał troszeczkę tą serię przystopować. Co to oznacza? No, chodzi mi po prostu o to, że prawdopodobnie po tym odcinku będzie miała miejsce taka nieco dłuższa przerwa. Jest akurat okrągły, zdaje się, 64 odcinek, więc hehe, informatycy się śmieją, jest okrągła liczba. I wydaje mi się to całkiem dobrym momentem z prostego powodu. Tak jakby no, ta budowa, którą teraz tworzę, będzie takim kolejnym krokiem naprzód, dzięki któremu będę mógł pchnąć tą serię dalej. Wiadomo, że później już tak naprawdę, jeżeli wykończę tą budowę, to już niewiele zostanie. Zostaną jakieś tam, prawda, pojedyncze budowle, a poza tym to już tylko bossowie, nie bossowie i tak dalej. Dlatego też nie jestem w stanie powiedzieć, ile mi zajdzie ukończenie tego odcinka, bo jak widzicie, strasznie dużo czasu schodziło na wykończenie, a co dopiero na umeblowanie, więc to tak naprawdę są długie godziny. Tym bardziej, że im dalej w las, tym więcej drzew. I na przykład miałem przynajmniej dwa razy zaćmienie słońca, które, no, jak nie patrzeć, nieco utrudniły budowanie. Więc no, siłą rzeczy, tak jak mówiłem, będę musiał wykonać jakąś dłuższą przerwę. Ile ona będzie trwała, nie mam zielonego pojęcia. Podejrzewam, że najlepiej będzie, jeżeli będziecie śledzić opis. Nie wiem, kiedy ten odcinek będzie opublikowany, ale z moich tam skromnych obliczeń wynika, że gdzieś w grudniu. Także prawdopodobnie moje dziecię jest już na świecie i to jest kolejny powód, dla którego będę musiał trochę się wstrzymać z nagrywaniem.
No nie mogę powiedzieć, żeby na przykład Terraria miała niski priorytet u mnie, jeśli chodzi o nagrywanie, ale wiadomo, że zresztą zobaczycie, jak wprowadzę, teraz wprowadzę, w momencie, kiedy będę wprowadzał nową serię, którą bym chciał wprowadzić, prawdopodobnie to już będzie dla Was czas przeszły, więc seria, którą teraz chcę wprowadzić, a którą prawdopodobnie która prawdopodobnie dla Was już jest dawno wprowadzona, będzie po prostu bardziej elastyczna. Będziecie mieć większy na nią wpływ, więc będzie mogła ukazywać się raz na tydzień, raz na dwa, raz na trzy i nikt nie będzie z tego robił, wydaje mi się, jakiejś strasznej tragedii. Natomiast jeśli chodzi o właśnie Terraria, no to no, ja wiem, że obiecałem jakąś regularność i jeżeli nie będę mógł tej regularności dotrzymać, to po prostu wolę zatrzymać serię na tydzień, dwa, trzy, no ile tam będzie mi trzeba, prawda? I wtedy ewentualnie, jak już będę miał kolejny zapas, to pociągnąć ją dalej. Tym bardziej, że wykończenie tej budowli, jak widzicie, zajmuje naprawdę dużo czasu. Jakkolwiek wydaje się, że idzie to całkiem szybko, tak pamiętajcie, to jest 16-krotne przyspieszenie, to co oznacza, że już w tym momencie oglądaliśmy parę godzin. U mnie jest to 7 minut, 7 razy 15, no to jest prawie 2 godziny męczenia się. A gdyby chodziło tylko o budowanie, a nie o zbieranie surowców, o walkę z wrogiem i tak dalej, to może by to jakoś poszło. Natomiast musicie pamiętać, że właśnie tu jakieś usuwanie wody, tu jakieś dobudowywanie, tu jakieś kopanie, tutaj coś tam i ten czas tak naprawdę się strasznie mnoży. Bo nagle się okazuje, że coś, co miało zająć godzinę, zajmuje 4, coś, co miało zająć 4, zajmuje 16. To się robią jakieś niemożliwe godziny. Spodziewałem się, że budowa tego zajmie mi około 4. Po 25 jestem może w 2 trzecich. Z tego powodu stwierdziłem, że no sorry, nie dam rady dotrzymać terminu, więc no, wolałbym, żebyście wiedzieli, że nie to, że się opierdzielam, tylko po prostu no tak wyszło. I tak jak widzicie, dokonywałem wielu poprawek, wielu jakichś modyfikacji i tak dalej, bo nie zawsze to wychodziło tak, jakbym chciał. Tym bardziej, że niby miałem jakiś plan, ale wiele z tego planu musiałem modyfikować na bieżąco, bo na przykład nie zgrywały mi się jakieś tam elementy z wizją czegoś. Bardzo dużo tła mi musiałem dogrywać, bo miałem rysunki niestety z poprzedniej wersji Terrarii jakiejś, w której te tła wyglądały nieco inaczej. No i tak dalej, więc no nie było lekko. Ale jak widzicie, starałem się sobie jakoś radzić. Miałem bardzo dużo problemów z walką z wrogami i tak dalej, no bo to jednak jest dosyć upierdliwe, gdzie chcesz budować, a ciągle ci jakieś mobki przyłażą i próbują cię bić, nawet jeżeli zadają jakieś śmieszne obrażenia, to cały czas cię przesuwają i tak dalej. No ale jak widzicie, no właśnie, bardzo dużo elementów, które miałem na schemacie, okazywało się, że te klocki już nie występują albo wyglądają zupełnie inaczej. I efektem tego było to, że musiałem używać innych, które bardziej mi podpasowały, więc ten projekt będzie wyglądał nieco inaczej niż to, co zobaczycie, gdy już Wam udostępnię te, że tak powiem, projekty, na których się wzorowałem. To jest w sumie całkowicie zrozumiałe, bo tak jak mówiłem, że będę je dostosowywał nieco pod siebie, nie sądziłem, że aż w takim stopniu, no ale cóż,
tak się akurat okazało, że sporo z tych elementów no, nie pasowało do mojej wizji, więc musiałem je pozmieniać. Ale reasumując już powoli, bo zostało nam w sumie, prawdopodobnie puszczę to do końca, więc zostało nam około 9,5 minuty. Reasumując, sprawa jest tego typu. Prawdopodobnie nie uda mi się dokończyć tego filmu do, znaczy tej budowli do momentu, kiedy miałby się ten odcinek ukazać. Efekt tego jest taki, że będzie miała miejsce przerwa w publikacji odcinków z Terrarii. Przerwa będzie nie wiadomo jak długa, ale na pewno odcinki z Terrarii wrócą. Nie będzie to roczna, czy tam pięcioletnia przerwa, tak jak na takie już to mieliśmy na tym kanale. W międzyczasie na pewno jakaś seria się ukaże, ale jak długa, trudno mi powiedzieć. Będzie się ukazywać, no ale to tak, to już mówiłem. To już jest dla Was przeszłość prawdopodobnie. W każdym razie chodzi mi o to, że w związku z tym, że prawdopodobnie w momencie publikacji tego filmu już jestem dzieciaty i nie wiem, jak będzie wyglądać możliwość nagrywania, nie jestem w stanie Wam zapewnić codziennych, cotygodniowych aktualizacji tego uniwersum ze względu na to, że ten projekt bardzo mnie zastopował. Jest bardzo wyczerpujący czasowo. Więc no need ready. No właśnie, tu miałem właśnie zaćmienie słońca, więc wrogowie byli dość upierdliwi. No ale właśnie, o tym mówiłem, że to takie rzeczy znacząco przedłużały budowę, bo to praktycznie cały dzień w grze zmarnowany na walkę z jakimiś mobami, które tak naprawdę no bardzo upierdliwe, ale ani nic ciekawego nie dropią, ani jakiejś rewelacyjnej kasy. Trudność jakąś przejawiają, ale to głównie dlatego, że jest ich dużo. Więc właśnie no, takie rzeczy mnie stopowały. No i wracając do tematu. Prawdopodobnie jestem już dzieciaty, prawdopodobnie nie dosypiam, prawdopodobnie nie mam jak nagrywać, prawdopodobnie mieszkam z teściową, która obiecała mi pomóc z dzieckiem, więc no nie bardzo mam jak. Prawdopodobnie Agnieszka jest cały czas w pokoju, więc nie mam takiej możliwości, żeby to nagrać. No i prawdopodobnie dalej jestem w lesie, jeśli chodzi o rozbudowę tego zamku, tej twierdzy, więc no siłą rzeczy no ciężka sprawa. Seria wróci, jak już wykończę tą budowę całkowicie. Kiedy to będzie, no nie mam zielonego pojęcia, bo to bardzo długo zejdzie. Tu jeszcze widzę, poczyniłem jakąś wycieczkę, chyba po co ja to... bo chciałem jakieś klocki zrobić, ale stwierdziłem, że jednak nie będą pasować. Także, widzicie, rozumiecie, miałem dużo różnych pomysłów, skończyło się to, jak się skończyło. Więc, no nic, tak naprawdę nie ma sensu przedłużać. Stwierdzam, że po prostu uprzedzam Was, że nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek. Prawdopodobnie, znaczy tak, nagrywam ten odcinek dobry miesiąc przed jego publikacją, więc jest szansa, niewielka, ale zawsze, że coś w międzyczasie pokombinuję i może mi się uda nagrać, ale naprawdę no są to szanse niewielkie, więc w razie czego śledźcie opis filmu, tam ewentualnie jakieś szczegóły może znajdziecie. Natomiast cóż, prawdopodobnie jakaś przerwa będzie. W komentarzach będziecie widzieć, a jeżeli w komentarzu nie będzie, no to albo zapomniałem, albo przerwy nie będzie, ale postaram się w komentarzu ustosunkować do tego faktu. No, tymczasem, no cóż, no, trzymajcie kciuki za mnie, za Agnieszkę, za
nasze dziecko. Przyszłe póki co, a w momencie publikacji tego filmu już prawdopodobnie obecne. No i zasadniczo, no pewnie to by było na tyle. No, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i oglądajcie do końca. Zostało wam parę minut. Może coś ciekawego wyniesiecie z tego filmu. A tymczasem, no nic. Trzymajcie się. Cześć.